Czołem ludzie, witajcie serdecznie. Ja jestem Ryuk i witam was w kolejnym odcinku drogi do T95E2, czyli mojej serii, w której próbuję zdobyć na drugim koncie 10 tier, aby otrzymać czołg premium w programie Powiedz Przyjaciołom, tak się to chyba nazywa, jeżeli dobrze pamiętam. No i tak, to jest drugi raport, można powiedzieć, po 300 bitwach. Wbiłem na tym koncie już 300 bitew. Jak widzicie, mój stan garażowy wygląda następująco. Mam dwa pierwsze tiery, którymi nie gram. One sobie stoją, bo nie wiem czemu ich jeszcze nie sprzedałem, ale sobie stoją. Jak Tiger 88, czyli ósemka premium, którą dostałem podczas realizacji kodu zaproszeniowego. T46 już jest elitarnym czołgiem, wymaksowany. Stoi sobie na razie, bo mi nie przeszkadza. Czasem tak lubię sobie zagrać na trzecim tierze dla zabawy. Dla odstresowania się po graniu na, nie wiem, piątych, szóstych tierach. Valentine 2, którego kupiłem w walentynki, bo był chyba za 300 zł. I przydaje mi się do robienia misji osobistych na lightach. T28, czwórka medium. Też zostawiłem ją ze względu na misje osobiste. To już mówiłem o tym w poprzednim odcinku. KW1, który stoi, ponieważ jeszcze nie jest do końca wyekspiony. No a jak czołg, który akurat ekspie jest w bitwie, no to jadę sobie KW1. Tutaj jak widzicie T150 jeszcze i KW2 do odblokowania. KW1S. Och, to jest czołg, który ekspiłem do tej pory. Udało się go wyekspić. Przy okazji udało się masterkę też wbić na nim. Co mogę powiedzieć o tym czołgu? Niby nie jest on zły, ale jednak w porównaniu do KW-1 to jest troszeczkę słabszy moim zdaniem. Ma ten pancerz trochę taki, jakby to powiedzieć, no miękki po prostu, miękki, wpuszcza więcej. Nie da się za bardzo na wieżę grać tym czołgiem, bo ona też wpuszcza. No i ogólnie ciężej się nim mi grało niż KW-1. Ale udało się trafić na fajny okres, czyli piąte urodziny World of Tanks, tam był exp razy 5, exp razy 3, teraz mamy jeszcze exp razy 3, plus jakieś rezerwy osobiste. No i naprawdę jakoś zgrabnie i szybciutko przeszło to do tego KW85. Zresztą też bardzo fajnie załogę mi się udało podszkolić, tutaj jest ona już na 100%, a szedłem chyba od 75%, bądź nawet od 50%, nie pamiętam. A jak widzicie, tutaj już zaczynam robić pierwszy perk. No i on na razie stoi też, ten czołg. Zbijam na nim gwiazdki. KW85. KW85 jeszcze się tak... To znaczy już jest właściwie wyekspiony na maksa. Teraz zbieram tylko na ISA. Sobie tutaj doświadczeniem brakuje mi jeszcze jakieś 17 tysięcy. Tą 122 odblokuję dopiero w momencie, kiedy odblokuję ISA. I dalej będę grał tym KW85, właśnie żeby odblokować tą 122, ponieważ IS stokowe działo ma 85, 120 penetracji, więc mój plan jest taki, aby odblokować sobie za wolne doświadczenie tą wieżę za 12 tysięcy. Na razie mam 6, ale jeszcze mam trochę złota i tutaj mam nazbieranego trochę doświadczenia, więc akurat mi to wystarczy. No i zamontować tą 122, którą on blokuje w KW85 i po prostu w ten sposób grać do czasu, aż odblokuje setkę, ponieważ nie lubię grać tą 122, ani tą, pociski są strasznie drogie, te działa są strasznie niecelne, strasznie szybko, boże nie szybko strzelne, tylko właśnie wolno strzelają. Więc wolę setkę, która ma tańsze pociski, szybciej strzela i jest celniejsza przede wszystkim. Więc takie moje plany na przyszłość. Po odblokowaniu właśnie ISA, potem będzie IS trzeci, ale to jeszcze długa droga przede mną. No i co? Załoga na KW85 to załoga z ISA 7, tego, który można wynająć, że tak powiem, do trybu rozwałki. Ja sobie tą załogę przerzuciłem tutaj, ona jak widzicie ma 100% na ISie 7, tutaj ma 75, ponieważ jest 25 kary, no ale ten pierwszy perk cały czas mi tutaj rośnie,
więc fajnie. Jak tylko będzie zniżka na przeszkolenie załogi, żeby to kosztowało nie 200 zł za jednego, tylko 100, to sobie przeszkolę tą załogę na 100%, żeby po prostu mieć korzyści z tego, bo właśnie jakoś nie umiem się dogadać z tym czołgiem w tym momencie, chyba dlatego, że jego przeładowanie teraz trwa 7,4 sekundy, a wiem z drugiego kąta, że on potrafi zejść poniżej tych 7 sekund z dosyłaczem i właśnie z załogą na 100%. Więc troszeczkę ciężko mi się nim gra na chwilę obecną. Za wolno strzela po prostu. No ale to jest jeszcze do ogarnięcia, także wszystko przede mną. Dobra, przejdźmy może teraz do przebiegu służby. Jak widzicie, 300 bitew, procent zwycięstw oscyluje około tych 50%, czasem jest to 52, czasem 49 nawet. Także, no cóż, nie da się, nie chce mi to rosnąć, szczególnie teraz przez te eventy, kiedy naprawdę ciężko się gra. Klasyfikacja osobista 2853, nawet nie wiem ile mam na tamtym koncie, aż chyba sprawdzę. O, 3566, więc dużo, dużo więcej. No i co tutaj jeszcze? Najwięcej doświadczenia za bitwę. To jest ta rekordowa bitwa w T28, co na masterkę na niej zrobiłem. Dwie masterki mam na KW1S. Niestety, no, znaczy druga wpadła na KW1S. Niestety nie jestem w stanie wam jej pokazać, ponieważ... no cóż, nie miałem uruchomionego zapisywania powtórek. Miałem tylko uruchomione ostatnią powtórkę, więc przepadła ta powtórka niestety. No i co tutaj jeszcze z ciekawszych rzeczy? Procent trafień 72, całkiem fajnie. Dobra, przejdźmy do nagród. Dwie odznaki specjalista. To już chyba było. Duży kaliber tutaj wpadł, ale nie wiem ile było po poprzednim odcinku. Wsparcie dzisiaj udało się zrobić na T46 na trzecim tierze. 3 razy stalowa ściana, tutaj te pomniejsze medale to nic ważnego. Epickich medali niestety nie udało się zdobyć, żadnych na razie. Odznaki pamiątkowe, opanowany 7 razy zdobyłem. No i tutaj te stopniowane medale to jest mało ważne. Tak, przejdźmy dalej. Cóż tutaj mamy? Najwięcej uszkodzeń w bitwie, na jakim czołgu zrobione? Na Jagdtigerze. To nie wiem, czy poprawiłem ten wynik od ostatniego odcinka, no ale tak to wygląda. To jest dosyć ciekawe. 300 bitew, przetrwałem bitew tylko 23,67. To nie jest jakiś rewelacyjny wynik, szczerze powiedziawszy, muszę porównać go z poprzednim odcinkiem, jak to tam wyglądało, i porównam sobie z tamtym kątem. 24,41, no to mam lepiej na tamtym koncie niestety. Infografika, oczywiście gram głównie radzieckimi, głównie ciężkimi czołgami. No i na tym piątym tierze jak najwięcej, to znaczy najwięcej tego wyskoczyło, no bo dwa czołgi miałem na piątym tierze do Expienia, 56 bitew na szóstym tierze, no i 26 na ósmym, to ten Jagdtiger jest. No i przejdźmy już teraz do pojazdów. Jak widzicie, na KW1S 80 bitew, najwięcej jak do tej pory. Jest na nim masterka, jest żałosny procent zwycięstw, 46 tylko. I tutaj chyba najbliżej jestem do odznaki biegłości pierwszej, tak jest, 64,2% brakuje do tej odznaki, więc myślę, że to jest jedna dobra bitwa i to się uda zrobić. Na drugim miejscu KW85, tutaj już trochę lepiej, z procentem zwycięstw 56 bitew. Tutaj mamy, o właśnie, jakie tutaj odznaki są, dwa razy duży kaliber, las stalowa ściana, raz opanowany. KW85, tutaj mamy, udało mi się spotera zrobić, kurczę, zwiadowcę na tym czołgu. To jest śmieszne, bo chyba na ósmych tierach grałem i wyjechałem gdzieś tam daleko do przodu i po prostu spotowałem. Tutaj udało się zrobić póki co tylko raz duży kaliber. Odznaka biegłości 52,9, tutaj to jest drugi czołg chyba w kolejności, na którym prawdopodobnie uda mi się to zrobić. Statystyki, cóż tutaj, no nic ciekawego póki co.
KW1K 48 bitew. Jeszcze bardziej żałosny po prostu wynik zwycięstw. Nie wiem dlaczego tak jest. Bardzo dobrze gra mi się tym czołgiem i naprawdę fajne wyniki na nim potrafię zrobić. Ale no jak go rzuci na siódme tiery, to czasami jest takim chłopcem do bicia. No i też widać po odznakach, że naprawdę dobrze mi się nim gra. 4 razy opanowany, raz specjalista, 4 razy duży kaliber, raz stalowa ściana. No i to dalsze tutaj T28 ostatnio rzadziej gram. Jak Tiger od czasu do czasu się tam trafi jakaś bitwa. Raczej staram się grać tym czołgiem, który akurat ekspie, ewentualnie potem tymi innymi czołgami. A jak Tigerze jakieś zdobycze, niestety nie. Tutaj jest ten duży kaliber, ale to ta bitwa z masterką. No a tutaj wsparcie to jest właśnie to, co mówiłem, że przed chwilą udało się to wbić. Huch, no i dobra. To co? Może się przejedziemy jakąś bitewkę jedną? Ile to trwa już? No to jakąś bitwę jeszcze jedną skoczymy sobie i akurat. Dobra, słuchajcie, musiałem przerwać w tamtym miejscu nagrywanie, także te dwie bitwy dogrywam później. No i zobaczymy, co tutaj się uda ugrać. Pojedziemy sobie na lewo. I zobaczymy. Ech, kurde, przeziębiony jestem. Nos zatkany. Ciężko się w ogóle gada. No ale nadszedł ten moment, że trzeba zrobić ten raport, więc muszę przeboleć. Na szorn, ja chcę jechać w prawo. No tak, problem pojawia się taki, że nikt nie pojechał na zielone. Ja tam nigdy nie jeżdżę. Uważam, że tam jest miejsce dobre dla czołgów średnich, nie dla czołgów ciężkich. Nie wiem, nie lubię po prostu tam jeździć. Tak jak mówię, no uważam, że tam jest miejsce dobre dla czołgów. Kurde, nie trafiłem w niego. Szkoda. Szkoda, bo byłoby po nim. Och, matko, w tego też nie trafiłem. Patrzcie, to jak panter tam jedzie sobie jak gdyby nigdy nic. Czyli jak pancer. Dobra, dostał. No pięknie, no oczywiście, no ja mam ostatnio takie szczęście, że non stop mnie bije Arta. Albo każdy po prostu mnie bije, a ja nikogo. Bo po co? No i patrzcie, jeszcze celowniczego mi rozwalił. Zajebiście. Dobra, skoro oni robią tak, to ja się nie będę z nimi patyczkować. I pojadę tędy i chyba jednak będę się wracać do miasta. Widzę, że tu się grubo dzieje. Report, wszyscy report. No dobrze, dałeś sobie radę, super. To jest zniszczalne chyba, nie? Prawdopodobnie tak. No, jedźcie tam coś pospotować, to nie wiem, potłukę tutaj z daleka, bo... Dobra, fałka tam pojechała. To ona powinna coś po... O, już wyrwał od ojka. Falkens. Dobrze. Tego AMX-a nie widać, trzeba korzystać póki widać
Ojka. Pięknie. Groźny czołg został zniszczony, także trochę to lepiej. No przydałoby się, nie powiem, żeby tam ktoś pojechał, na przykład ten Cromwell B, który stoi u nas na bazie. Żeby tam podjechał i trochę pospotował. No ja się przeniosę tutaj troszkę bliżej, za domek, który jest niezniszczalny. Na przykład za ten. Może w tym momencie... Oj, jest AMX, AMX się wraca. To podejrzewam, ja go wyświeciłem. Gdzież ty się wrócisz, koleżko? Mój ty drogi. Pięknie zgąskowany. Widzę mu dupkę. Pięknie. Dobra, Skody nie ma, nie ma Hellcata. Hellcat się wrócił. Hellcat się wrócił. Tu jest Tygrys. Fajnie, Tygrys wszystkich nam tam widzę wymiótł. To całkiem cool story. Skoro Tygrys tak zrobił. Mieliśmy tam dwa ciężkie czołgi. Tygrysa i M6 i chyba Ojka jeszcze. No tak, wszystkie trzy tam padły. Zajebiście, po prostu super. Mam nadzieję, że Susto Y i Nashorn poradzą sobie z tym Tygrysem. Swoją drogą 705 HP on ma. Całkiem sporo. No ale nas dla Susto Y i Nashorna to powinno być po strzale. Gdzie jest ta Skoda? Martwi mnie to trochę. Dobra, Nashorn chyba go trafił. Czy ja bym miał tu przestrzał na niego? Jak ja bym tu miał na niego przestrzał, to by było coś pięknego. Dobra, dali sobie radę z Tygryskiem. Gdzie jest ta Skoda? Nie ma też Dicker Maxa, który może mi przydzwonić. To nieźle. Nic, jedziemy, szukamy. Jest Arta. Jest jedna, jest druga Arta. Arta spierdziela przed nami. Jest Dicker Max. Nie ma Skody nadal. Nadal nie ma Skody. To jest rzecz bardzo, ale to bardzo ciekawa. Jest i Skodziszcze. Pięknie. Dobra, obstał się ino Dicker Max, który gdzieś tu stoi przy grillu zniszczonym. Jest. Dobrze. Ładnie, ślicznie, pięknie, ekstra cool, subcio. Dali radę, ja nie nastukałem jakoś super dużo. No ale... Coś tutaj udało się uczynić, a jednak więcej trochę, bo przecież Wojka chyba, nie Wojka, w tego MX-a weszło w ciemno. Dobra, lecimy szybko drugą bitwę jeszcze. Tak. Siódme tiery po raz kolejny, ale teraz jest troszkę więcej tych siódmych tierów. Przeciwny drużynie Black Prince, Tygrys P, T-34 stoi Jagd Panther. I teraz gdzie jechać? Gdzie jechać? Co? Począć. Dobra, słuchajcie, miałem telefon, niestety musiałem chwilę awczyć i przez to wyrwałem jednego gonga od IMX-a, który tam po zamku jeździł. No szkoda trochę, źle się stało, no ale musiałem odebrać telefon. A pech chciał, że akurat bitwa się zaczęła, a tutaj się nie da pauzy zrobić, niestety.
Ale nic, to Oik pojechał tam z trafikiem do przodu. A ja tak myślę, że wjadę sobie tutaj, przejadę przez te domki, albo skitram się za nimi w ogóle i będę świecić to, co się dzieje na zamku tutaj, bądź też na klasztorze, i postaram się tutaj postrzelać coś. O, tamto miejsce, o, jest AMX, widzicie? Ja nie mogę na niego działa opuścić. Jest Skoda Susto. No Boże, Skoda Susto. Skoda T34. No i problem jest taki, że ja właśnie nie opuszczę działa na niego. A przydałoby się. Gdzieś tu stał, nie? Blindzik? Czyżby już go tam nie było? Jest Cromwell. Pięknie, wyrwał. Dobra, Cromwell się zdingał. Jebany AMX-ior tam stoi. No i widzicie. Wyrwałem klocka. Tego AMX-a przeklętego. Co mnie w ogóle trafił? O, pięknie, idealnie trafił. Oho, przyjaciel nam tu jedzie. Po prostu nie wierzę w to, że przebija mnie od tak. Dobra, słuchajcie, to była porażka. Totalna, niestety. Wyjechałem trochę. Trochę źle się ustawiłem, no ale potem jak mnie już zgąskował, to nie miałem za bardzo co zrobić. Za daleko przede wszystkim zjechałem z tej górki. Tak mi się wydaje. Mogłem spokojnie tutaj stać. No ale trudno. Dobra, słuchajcie, taka to była bitwa. Takie to były dwie bitwy. Takie to było podsumowanie po tych 300 bitwach. Cóż, mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. No i co? Zapraszam do kolejnego. Tym razem już może po 400, może po 450, a może po prostu w momencie, kiedy kupię ISA. Zobaczymy jeszcze. Teraz to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło, hej!